W dzisiejszym odcinku udowodnimy Wam, że nie każdy jest stworzony do tego, żeby mieć potomstwo. W burzliwym i czasem bezwzględnym świecie show-biznesu nie brak rodziców, którzy bez skrupułów wykorzystują popularność swoich dzieci, żeby dorobić się na nich naprawdę niezłej kasy. Nadia Suliman. Znana jako psychofanka Angeliny Jolie, od kilku lat próbuje upodobnić się do swojej idolki. Kobieta nie tylko chciała wyglądać identycznie jak Jolie, ale mieć równie liczne potomstwo. Kiedy okazało się, że operacje plastyczne nie przynoszą upragnionego efektu, Suliman oświadczyła, że chce mieć tak dużo dzieci jak Angelina. Mnoga ciąża miała być sposobem na zdobycie sławy. Nikt nie brał poważniej szalonych deklaracji aż do 2009 roku, kiedy to na świat przyszły ośmioraczki. Ameryka oszalała na ich punkcie, a matka stała się wielką gwiazdą. Udzielała wywiadów, występowała w sesjach zdjęciowych. Miała też propozycję własnego reality show. Zdjęcia jej ośmiu pociech można było zobaczyć we wszystkich amerykańskich magazynach. Euforia skończyła się, kiedy wyszło na jaw, że Nadia oprócz ośmioraczków ma jeszcze sześcioro dzieci. Jest samotną matką i utrzymuje się z zasiłku. Do tego zmusiła swojego lekarza, aby wszczepił jej metodą in vitro aż 11 embrionów, ani 6, jak wcześniej utrzymywała. Miarka się przebrała, kiedy świat dowiedział się, że ogromne datki, które Octomama dostawała na dzieci, szły na kolejne operacje plastyczne i inne zachcianki. Po pewnym czasie pieniądze się skończyły, a Suliman postanowiła zwrócić na siebie uwagę w inny sposób. Publicznie oświadczyła, że ośmioraczki to był największy błąd jej życia. Dodała, że brzydzi się swoich dzieci i wolałaby, żeby ich nie było. Obecnie celebrytka utrzymuje się z tańca na róże, występów w filmach porno i randek za pieniądze. 7-letnia Alana Thompson, znana jako Honey Boo Boo, od 3 roku życia startuje w konkursach piękności dla dzieci. Jej karierą kieruje żądna sławy i pieniędzy matka. Dziewczynka przez jakiś czas była gwiazdą amerykańskiego show Toddlers and Tiaras, a niedawno dostała własny program. Jej matka, June Shannon, przypisuje sukces dziecka sobie. W wywiadach mówi, że wysłanie córki na konkurs piękności było najlepszą decyzją, jaką w życiu podjęła. Nic dziwnego, Honey Boo Boo zarabia niemało, a odkąd zaistniała w mediach, standard życia utrzymującej się z zasiłku kilkuosobowej rodziny nieco się poprawił. June Shannon chce zrobić z Alany wielką gwiazdę, a zdrowie 7-latki jest dla niej sprawą drugorzędną. Kobieta przed każdym pokazem poi córkę specjalnym napojem, który jak się okazało jest mieszaniną kofeiny, napojów energetycznych i pastylek pobudzających. Doskonale wie, że podczas występów Alana jest tak ściśnięta gorsetem, że ledwo może się ruszać, a wsówki podtrzymujące sztuczne włosy wbijają jej się w głowę. Niestety, żądna sławy mamuśka nic sobie nie robi z cierpienia swojej córki. Nie tylko mamuśki żerują na sukcesach swoich dzieci. Tatusiowie wcale nie są lepsi. Michael Lohan od lat żyje z rozpowszechniania najohydniejszych plotek o swojej córce Lindsay. Ojczulek opuścił rodzinę, kiedy Lindsay była jeszcze mała. Jednak jak tylko zorientował się, że jego córka doskonale radzi sobie w showbiznesie, próbował wkupić się w jej łaski. Wszystkie próby kończyły się niepowodzeniem, dlatego zdeterminowany tatuś obmyślił inny plan. Od jakiegoś czasu żyje z opowiadania bzdur na temat swojej córki. Kilka lat temu zaproponował wydawcom amerykańskich brukowców sprzedaż prywatnych rozmów Lindsay. Za taśmę żądał 100 tysięcy dolarów. Wśród rewelacji, które sprzedaje, najbardziej żenujące były chyba te, że dziewczyna Lindsay, Samantha Ronson, nie używa papieru toaletowego i śmierdzi potem. Inne ciekawostki? Lindsay jest uzależniona od leków. Lindsay ma wirusa HIV. Lindsay wybiera się na misję. Lindsay otworzy restaurację. I tak dalej, i tak dalej. Co na to zainteresowana? Kilkukrotnie powtarzała, że jej ojciec jest pijawką i plugawym kłamcą. Lohan długo nie przejmował się słowami córki, dopóki ta nie pokazała dziennikarzom, wypisanych na nazwisko ojca, recept od psychiatry. Jak wojna, to wojna. Rozzłoszczony tatuś wytoczył ciężkie działa i zapowiedział, że ujawni pamiętniki córki, w których opisane są jej pierwsze doświadczenia seksualne z kobietami. Martwy Michael jest warty więcej niż żywy. To zdanie wypowiedział Joe Jackson. Ojciec Michaela Jacksona niedługo po śmierci syna. Mężczyzna z uśmiechem na ustach opowiada, ile już zarobił na rodzinnej tragedii. Joe Jackson przyznał publicznie, że bił swojego syna. Jego zdaniem, dzięki surowej dyscyplinie, Michael nie wstąpił do gangu. Podobnie wychowywał pozostałe dzieci. Król popu wielokrotnie wspominał, że na widok ojca, który znęcał się nad nim psychicznie i fizycznie, wymiotował z nerwów. Nic dziwnego, że piosenkarz nie uwzględnił swojego oprawcy w testamencie. Zachłanny staruszek nie pogodził się z taką decyzją. Twierdził, że to on założył zespół The Jackson 5 i jemu też należy się część fortuny, jakiej dorobił się jego syn. Joe walczył o pieniądze w sądzie, na szczęście bez powodzenia. Zdesperowany tatuś obrał inną strategię. Sprzedawał dziennikarzom sekrety z życia swojego dziecka. Podpiął się też pod promocję filmu This Is It,
o Jacksonie. Przed pokazem produkcji Joe opowiadał publiczności o dzieciństwie swojego syna. W Londynie za bilet na show z udziałem przedsiębiorczego tatusia trzeba było zapłacić $3000. Łącznie za udział w akcji promocyjnej filmu Joe dostał $250000. Ale to oczywiście nie wszystko. Do tej pokaźnej sumki trzeba jeszcze doliczyć zyski ze sprzedaży perfum sygnowanych nazwiskiem Michaela i z wszystkich imprez poświęconych królowi popu, na których pojawił się jego tatuś. Za udział w uroczystości pogrzebowej w rodzinnym mieście Jacksonów Joe dostał $5000. Za pojawienie się na publicznej ceremonii pożegnalnej przed halą Staples Center w Los Angeles zapłacono podobno 3 razy tyle. Lista rodziców pijawek jest bardzo długa. Jedni zarabiają na sukcesach swoich dzieci, inni na ich nieszczęściach, a jeszcze inni na ich śmierci. Kończymy na dzisiaj. Dzięki, że byliście z nami. Jak co tydzień zachęcam, byście zaglądali na nasz fanpage. Czeka tam na Was mnóstwo plotek oraz ciekawostek z kraju i ze świata. Jeśli macie pomysły na tematy nowych odcinków serii, wysyłajcie je na adres plotkarnia@wp.tv. Warto też rzucić okiem na tsn.wp.tv. Robert Patoleta nie próżnował i przygotował dla Was kolejne wywiady z gwiazdami. Czytałem, że niedługo będziesz bardzo bogata, ponieważ na blogu zarabiasz takie kokosy, że hej. No, nawet wiem, kto to napisał. No, mogą napisać kolejną bzdurę albo jakiegoś newsa w 80% fałszywego. No, tego się nie opanuje. Jaka jest prawda? Ile zarabiam? Na ty ile zarabiasz? Na swoim blogu niewiele. Ale to niekoniecznie na blogu, no każdy na swojej pracy. No, od kiedy to jest taką normalną rzeczą, pytanie się prosto w oczy kogoś, ile zarabiasz, na czym zarabiasz, jak to robisz. No, zapraszam do prowadzenia bloga, przetworzeniu go, no i niech zobaczy, no, z czego można zarobić, z czego nie można. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Pamiętajcie, że nawet jeśli nie siedzicie przed komputerami, wciąż możecie oglądać nasz program na Waszych tabletach. Wystarczy wejść na m.wp.tv, do czego gorąco Was zachęcam. Dzięki mobilnej wersji naszej strony będziecie mogli przeglądać wszystkie nasze produkcje na ekranach Waszych tabletów. Skalowany obraz sam dopasuje się do Waszego wyświetlacza, a wszystkie dodatkowe funkcje, które posiada serwis, ułatwią przeglądanie zawartości. Mobilna strona m.wp.tv doskonale sprawdza się również na smartfonach. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku.